W kościele o surowym wnętrzu wybudowanym przez ojca Bejzyma w centralnym miejscu prezbiterium wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przywiózł go ze sobą z Polski i upiększył wyrzeźbioną przez siebie ażurową ramą. Ten cichy i pokorny jezuita o wielkodusznym sercu był pierwszym kapłanem w dziejach misji na Madagaskarze, który na stałe zamieszkał wśród trędowatych. Pracował w trudnych do opisania warunkach. Był towarzyszem ich niedoli, służył im dniem i nocą. Dla nich żył i wśród nich umarł 2 października 1912 roku. Zmarł z wyczerpania pracą ponad siły. 18 sierpnia 2002 roku Święty Jan Paweł II beatyfikował go na krakowskich Błoniach. Jego relikwie spoczywają w pięknym sarkofagu w kaplicy dobudowanej w tylnej części kościoła w Maranie. Dzieło tego wielkiego posługacza trędowatych, jak nazwał go Święty Jan Paweł II, kontynuują w Maranie siostry ze zgromadzenia Świętego Józefa z Cluny, sprowadzone tam przez samego ojca Bejzyma. Jestem odpowiedzialna za wspólnotę sióstr, ale zajmuję się wszystkim, zwłaszcza nowymi chorymi. Przybywają tu bez niczego i trzeba im dać wszystko. Odzież, bieliznę, środki piorące, garnki, talerze, łyżki. Każdy musi mieć wszystko swoje, by nie zarazić innych. Za czasów ojca Bejzyma nie było jednorodzinnych domków dla trędowatych. Zostały zbudowane po jego śmierci. Mieszkają w nich nie tylko chorzy, ale także rodziny, które po wyleczeniu z trądu zdecydowały się zostać na zawsze w Maranie. Co roku do leprozorium zgłaszają się nowi chorzy. Są w różnym wieku, młodzi i starsi. Chcą się leczyć. Długość leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby. Czasem wystarczą 3-4 miesiące intensywnej kuracji. W przewlekłych stanach są to nawet 3-4 lata. Ale zdarza się i tak, że pomimo długiego leczenia rany nie chcą się goić. Wtedy chorzy zostają na zawsze w Maranie pod stałą opieką lekarza, by nie zarazić innych. Żegnamy Maranę, odosobnioną wioskę trędowatych, wioskę nadziei, najbardziej polskie miejsce na Madagaskarze. Symbol miłości, która pokonała rozpacz i ludziom wyklętym przywróciła godność i życie. Nowe życie.